pozytywna energia. To nie jest, może to nie tyle pani jest gościem naszego programu, ale to my gościmy dzisiaj u was na waszej ziemi, ponieważ to wy zorganizowaliście dzisiaj ten protest. To dlaczego, to myślę, że już wszyscy wiemy. Jakie macie cele związane z tym protestem? Jako prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia pragnę zaapelować do wszystkich państwa w Polsce, którzy cierpicie z powodu wiatraków lub będziecie cierpieć, przyjeźdźcie tutaj na ogólnopolski protest, który dzisiaj rozpoczął się formalnie od przemarszu przez Warszawę. Przeszliśmy pod Urząd Rady Ministrów, gdzie zostały złożone pisma, których do tej pory pan premier nie raczył na nie odpowiedzieć. Złożyliśmy je po raz kolejny. Natomiast jest to protest ogólnopolski, natomiast formalnym organizatorem tego protestu jest bardzo dzielne, odważne stowarzyszenie, Stowarzyszenie Nasz Dom i Siebie. Zapraszam wszystkich do szukania informacji o tym proteście na stronie tego stowarzyszenia, czyli www.sndb.pl. I proszę państwa, będziemy tutaj do skutku. Wiadoma sprawa, że mamy, wszyscy mają swoje życie, mają swoje sprawy, nie mogą tu być cały czas. Dlatego zapraszamy was, żebyśmy mogli tutaj rotacyjnie być, pokazywać swoją obecność, pokazywać, że się nie godzimy na to, co dzieje się, jeśli chodzi o wiatraki w naszym kraju. Domagamy się w tej chwili już, bo oczywiście zostały, tak jak mówiła pani poseł, prace podkomisji zostały zawieszone, nie wiadomo na jak długo. Więc my teraz apelujemy do premiera. Panie premierze, proszę nam dać specustawę. Proszę nam dać 3 km specustawie i my się rozejdziemy, będziemy mogli zająć się w spokoju swoim życiem. Bo tak naprawdę my jesteśmy już przyparci do muru. Nie widzimy żadnej możliwości załatwienia tego w inny sposób. Także apeluję jeszcze raz, przyjeżdżajcie. Szukajcie informacji na stronie Stowarzyszenia Nasz Dom i Siebie. Bądźcie tutaj z nami, bo to chodzi o was wszystkich. Za chwilę wy możecie mieć wiatraki nad głową. Może nawet jeszcze o tym nie wiecie, bo to będzie przed wami ukrywane. Ogólnopolski protest ruszył dzisiaj, będzie trwał. Panie prezes, protestują ludzie bez względu na zapatrywania polityczne, bo te wiatraki stają nie tylko tam, gdzie są wyborcy PiS-u, czy Platformy, czy Sądu, tylko po prostu wszędzie stają. Jak w związku z tym organizacja tego protestu, no i skąd macie tak naprawdę poparcie, a skąd go zupełnie nie macie? Na kogo liczyliście i zawiedliście, a na kogo możecie jednak w tym wszystkim liczyć? No ja przede wszystkim chcę podziękować pani poseł Ani Zalewskiej. To jest nasz, no, naprawdę bezcenny skarb, absolutnie bezcenny. I dała nam tyle, dała nam to, że zaczęto o nas mówić. Bo proszę państwa, zgłoszenie tej ustawy, tego projektu ustawy dopiero ruszyło proces informacyjny w ogóle. Myśmy się wcześniej dobijali do różnych telewizji, znaczy oczywiście oprócz telewizji Trwam, która mówiła o tym już wcześniej, natomiast do mediów, mówię, że państwo były niezainteresowane niczym. Dopiero jak zaczęły się prace w podkomisji, zaczęto o tym mówić i problem stał się coraz głośniejszy. Także tu mówię na pewno, wiemy, że możemy liczyć zawsze o każdej porze. Natomiast no, na kogo nie możemy liczyć? Ja proszę państwa, mam taką koszulkę z napisem obywatel drugiej kategorii. To nie znaczy, że ja się na to zgadzam. To znaczy, że ja czuję, że jestem tak właśnie traktowana. I przez kogo? No przez niestety, ale obecną koalicję rządzącą, która nie chce nas wysłuchać. Pan premier nie chce nas wysłuchać. Myśmy wielokrotnie, mówię, składali listy otwarte, apelowali o pochylenie się nad naszym problemem. Odzewu nie ma. Także tu to jest, panie premierze, pana ostatnia szansa. Proszę nam dać specustawę 3 km. A jeśli nie, to proszę spowodować, żeby zostały odblokowane prace w podkomisji nad projektem pani poseł Zalewskiej. Dziękuję serdecznie. Mówiła pani Katarzyna Treter-Sierpińska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia. Żądają 3 km, czyli odległości takiej instalacji od domu, odległości 3 km. Czy to
zostanie osiągnięte, zobaczymy. Interweniowaliśmy w tej sprawie w bardzo wielu miejscowościach i liczyliśmy na to, że coś się zmieni. Jak widać po dzisiejszej interwencji, ludzie musieli przyjść do Warszawy po Sejm, aby protestować. Nie zostawmy ich sami, zostańcie Państwo również z nami.